Cześć, witam bardzo serdecznie wszystkie znaki Zodiaku na czytaniu pod tytułem Co odkryję w miłości w nowym roku numerologicznym. Taki bonusik, tutaj możemy dodać nowy rok numerologiczny. Dzisiaj troszkę inna sceneria. Ale dobrze, już tutaj bez przedłużania zapraszam wszystkie barany. Cześć barany, witam was bardzo serdecznie właśnie na czytaniu pod tytułem Co odkryjecie w nowym roku numerologicznym w miłości. Mówiłem o tej nowej scenerii, natomiast po prostu czekam jakby na asortyment, ponieważ pewne rzeczy mi się tutaj popsuły i teraz muszę tak kombinować, żeby to światło było jak najlepsze. Ale dobra, no widzę, że to całkiem nieźle wygląda, więc zaczynamy. Co barany odkrywają w miłości w nowym roku numerologicznym? Jeżeli chcecie czytanie indywidualne, odsyłam do sekcji komentarzy, do opisu, tam jest namiar na mnie, a ja już zaczynam. Dzisiaj mamy tarot, puskartę i jedną wyrocznię. Okej. Okay. Dużo przyspiesza. Wiecie co? Wy przede wszystkim odkrywacie coś, co było zdecydowanie zakryte. I teraz tak, może to dotyczyć osoby jakby trzeciej, osoby wam bliskiej, bo to jest czytanie jakby ogólne dla singli i dla tych, którzy już są zajęci. Ale też przede wszystkim możecie odkryć coś, co dotyczy stricte was. Wiecie? I to jest coś, co dotyczy stricte was, to jakieś nowe, dobre wiadomości, jakby być może to jest takie zrozumienie, czego ja tak naprawdę chcę od tej miłości. Ktoś przede mną odkrywa kartę, albo ty coś po prostu u kogoś odkrywasz i czujesz taką lekkość, czujesz taką satysfakcję i przyjemność i właśnie baran jakby chce tą drogą dążyć do spełnienia, do satysfakcji, tak? Wygi barany. Także taki przekaz na chwilę obecną dla was. Zobaczmy, co tam jeszcze, bo naturalnie tego czytania nie kończę. I to jest samo udoskonalanie. Jeżeli mamy właśnie rycerza, pentakli, no to tutaj przede wszystkim stawiamy na to, żeby nam w emocjach było jak najlepiej i wy też jakby będziecie podejmowały dużą pracę ku temu, żeby wam faktycznie w tych emocjach było lepiej i żeby po prostu stare ja, bo stare ja z czymś odeszła. To się bardzo mocno skupia na was. Odkrywacie jakby swój lepszy obraz. Dokładnie, swój lepszy obraz. Tak? Taki przekaz dla was, drogie barany. Zobaczymy, co tam jeszcze ku uzupełnieniu tego czytania dopowie nam wyrocznia. Ale tutaj widzę, że faktycznie jakby baran zupełnie siebie na nowo odkrywa. I to jest bardzo ważne, żeby tutaj się skupić na sobie i na swoich własnych potrzebach. Tak bardzo dużo w tym XXI wieku mówi się o tym, żeby właśnie skupiać się na sobie. No i jest w tym troszkę prawdy, ponieważ, znaczy troszkę, to jest kluczowe, że jakby jesteś po to, żeby się tutaj spełniać, tak? Właśnie wyrocznia podpowiada, żeby praktykować takie życie codzienne, jeżeli macie jakiś taki nawyk wyrobiony, to też ten nawyk praktykujcie, nie odpuszczajcie tego, tak? Ponieważ to może wam przynieść dużo korzyści, dużo satysfakcji i tak naprawdę lepiej zrozumieć samego siebie, samą siebie. A tutaj jakby te emocje to mi się tak ładnie pokazują na was, stricte na was, czyli nie na drugą połówkę, nie na osobę, którą być może poszukuje baran, jeżeli jest tutaj singielka. Nie, to się wszystko tyczy was. I właśnie taka też praktyka dzienna, czyli wyrabianie sobie ewentualnie jakichś nawyków może pomóc w kwestii emocjonalnej, w kwestii jakby miłości do samego siebie, do samej siebie, wprowadzisz jakiś nawyk, który tobie pomoże. I to może być różny nawyk. Może być jakaś nowa, fajna dieta. Może być jakiś trening. Może być po prostu zwykły spacer, wyjście gdzieś do lasu. Czy po prostu spędzanie czasu troszkę inaczej niż do tej pory. Czyli coś po prostu nowego dojdzie, czy to, no nie wiem, basen, siłownia, tak cokolwiek. Coś nowego dojdzie, co po prostu sprawi, że będzie się chciało bardziej żyć i że też wy bardziej te emocje sobie będziecie tutaj, drogie barany, pielęgnowali. Taki przekaz dla was. Ja naturalnie bardzo serdecznie dziękuję. No i życzę tego, żeby to do was przyszło jak najszybciej. Bo to jest piękna, taka ożywcza energia. Wszystkiego co najlepsze, drogie barany. Do następnych czytań. Do usłyszenia. Hej. Dobrze. A ja witam serdecznie i zapraszam wszystkie byki. Cześć byki, na czytanie ogólnym pod tytułem Co odkryję w miłości w nowym roku numerologicznym, czyli taki troszkę bonus, nie było stricte czytania na nowy rok numerologiczny z mojej strony, więc tutaj dodaję takie miłosne czytanie w tym nowym roku numerologicznym. Co możecie, drogie byki, odkryć? Dzisiaj, jak widzicie, troszkę inna sceneria, bo gdzieś cały czas czekam na asortyment.
czyli jakby lampę doświetlającą, bo miałem tutaj małą awarię, więc muszę kombinować na różne sposoby. Ale dobrze, no widzę, że to fajnie wygląda, więc może coś też chociaż pod tym kątem pozmieniam na kanale, także fajnie. Słuchajcie, chcecie czytanie indywidualne, to odsyłam do opisu, odsyłam do sekcji komentarzy, tam jest namiar na mnie, a ja już zaczynam. Co byk w tym nowym roku numerologicznym w miłości, w emocjach stricte odkrywa? I to jest czytanie zarówno dla osób zajętych, jak i wolnych. Zapraszam. Jak iść ku słońcu, czyli ku zbawieniu, czyli ku własnej satysfakcji, to odkrywa byk. I idzie tą drogą. Chciałoby się powiedzieć po trupach do celu, ale to w ogóle tutaj nie pasuje, ponieważ mówimy o miłości, mówimy o emocjach, więc tutaj nie będziemy żadnych trupów włączać do tego wszystkiego. Natomiast ja przede wszystkim widzę, że wy jasno wiecie, czego chcecie. Że byk sobie to uświadamia. I byk tak jakby nawet już może czuje, że ale to w sumie ja wszystko mam. To, co mi jest potrzebne. Jeżeli jeszcze tego nie czujesz, to zaczniesz to czuć. I chcę po prostu iść tą drogą. Chcę tej drogi, ponieważ ta droga jest dla mnie zbawieniem, jest dla mnie światłem, jest dla mnie jasnością, które tak bardzo w życiu jest potrzebne. I to słońce właśnie nam tutaj pięknie początkuje to wszystko, tak? Tu jedna karta mi się wyrwała, następna, bo jeszcze czytania nie kończymy. Mamy dziesiątkę pentakli, więc właśnie to jest radość, to jest spełnienie, satysfakcja, też jakby uświadomienie sobie tego, że moja obecna relacja, jeżeli takową posiadasz, zmierza w dobrym kierunku i jest na dobrej drodze. I wszystko też w domu, bo to jest też karta takiej rodziny, udomowienia. Wszystko po prostu się zgadza, jest na swoim miejscu, tak? I to jest też jakby takie łączenie kwestii emocjonalnych z kwestiami materialnymi, więc pogodzenie jednego i drugiego. Jeszcze na spodzie mamy cesarza. Także tutaj byki no przede wszystkim są pewne tego, w jakim miejscu są i są pewne tego, czego chcą. I to jest właśnie takie odkrycie, że być może jeszcze, jeżeli do tej pory nie byłeś pewny czegoś fajnego, no to teraz po prostu to do ciebie przychodzi. Takie poczucie tego, że wszystko jest dobrze, wszystko jest bezpieczne, wszystko jest stabilne. Spojrzałem sobie jeszcze na kartę wyroczni, bo tak jak mówiłem, dzisiaj mamy tarota plus wyrocznie. No może nie mówiłem, to teraz powtarzam. Znaczy mówiłem na wstępie, jeżeli wstępu ktoś nie słucha, no to okej. Okay. I słuchajcie, tutaj mi się pokazuje konsultacja z własnym ciałem. To jest tak bardzo istotne. Może być tak bardzo istotne w najbliższym czasie. Więc jakby konsultujcie się z własnym ciałem. Tak, jeżeli ono woła o troszkę zmianę żywności, no to jak najbardziej tutaj uderzamy w to, tak? Jeżeli na przykład odczuwacie, że potrzeba Wam więcej ruchu, no to z kolei analogicznie, czy to siłownia, czy spacer, bieganie, basen, cokolwiek, czy jakiś rower, póki jeszcze jest na to pora, też pozwoli tutaj na ożywienie tej energii, na poprawienie tych emocji, bo być może tutaj po prostu jakby potrzeba wyjścia też na świeże powietrze, słońce może o tym świadczyć, potrzeba większego ruchu powoduje, że te emocje będą coraz to lepiej odczuwane i coraz to więcej będziecie w tych emocjach drugie byki odkrywały. Tak, odkrywali. W związku z czym konsultacja z ciałem, słuchajcie tego, co Wam ciało podpowiada. Bo jeżeli jest coś faktycznie tutaj, gdzie trzeba się zająć, tak, czy to jakąś dietą, czy czymkolwiek innym, jakimś ruchem na świeżym powietrzu, czy nie tylko, no to warto byłoby wprowadzić w życie, bo to jakby jeżeli jeszcze tego nie praktykujesz, a to zaczniesz praktykować, no to wypełni Ciebie i poprawi Twoje samopoczucie, poprawi Twoje emocje, tak? Jeżeli ktoś jest w relacji, no to tutaj absolutnie nie prognozuję żadnych rozpadów i tak dalej. Tutaj wszystko idzie w dobrą stronę, także drogie byki dla Was taki przekaz na ten nowy rok numerologiczny w uczuciach, w emocji, w miłości. Układa się naprawdę pięknie, jakby po prostu czujecie, że wszystko jest w swoim czasie. I na właściwym miejscu. Jeżeli jeszcze tego nie czujesz, to już niebawem byk to poczuje. Dziękuję Wam pięknie za poczytanie. Naturalnie życzę dużo miłości i spełnienia. Do usłyszenia na następnych. Dzięki, hej. Dobrze. A ja witam i zapraszam serdecznie wszystkie bliźnięta. Cześć bliźniaki na czytaniu. A może troszkę za głośno, na czytaniu ogólnym odnośnie miłości, emocji w nowym roku numerologicznym. Co odkryjesz, co odczujesz, co
co zaczniesz odczuwać i zobaczymy, co dla bliźniaków. Słuchajcie, jeżeli chcecie naturalnie czytanie indywidualne, odsyłam do opisu, do sekcji komentarzy, tam jest namiar na mnie, a ja już zaczynam bliźniaki i zapraszam. Co tam dla was? No tutaj to już na pierwszy rzut oka widzę jakieś zainteresowanie czymś, co sprawi, że jakby też może wy poczujecie na przykład miłość do tego, co robicie, tak? Do tego, co robicie. Jakaś nowa pasja, jakieś nowe hobby też jak najbardziej może być. I tutaj wiecie co? Ja widzę, że to jest takie odczuwanie tego, że jakby sobie świetnie bliźniaki zdają sprawę, że muszą się przestać zamartwiać, że muszą zacząć generować bardziej pozytywne emocje i wy jakby będziecie się uczyć i odkrywać, jak tego dokonać, bo to tak jest łatwo powiedzieć, nie myśl negatywnie, a potem przychodzi co do czego, no i niestety gdzieś te negatywne myśli przez głowę się przewijają, więc jakby bliźniak uczy się tego, jak to robić, żeby po prostu te negatywne myśli z siebie wyrzucić, tak? Taki przekaz na chwilę obecną dla was. Zobaczymy, co jeszcze, co dalej. I to wam będzie szło bardzo dobrze. Bo po prostu poczujecie satysfakcję. Dla tych osób, które są już w jakiejś relacji, to jest też być może pogodzenie z partnerem, partnerką. Lepsze po prostu bytowanie ze sobą, tak, dogadywanie się, komunikacja, miłość rozkwita. Dla osób, które są samotne, no to jakby tutaj zrozumienie tego, jak wyzbyć się pewnych negatywnych emocji, żeby przyciągnąć te pozytywne, a co za tym idzie, żeby właśnie przyciągnąć miłość do swojego życia. Także też weźcie to pod uwagę, że może to do was, drogie bliźniaki, przyjść. Co tutaj jeszcze, co nam kończy? Kończy nam, jeżeli chodzi o tarotę, zaraz wyrocznia, kończy nam rycerz pentakli, więc właśnie to jest pokazane, że to jest praca nad sobą. Jeżeli mamy rycerza pentakli w emocjach miłości, no to właśnie to jest ta praca nad tym, nad emocjami, tak? Żeby właśnie coraz to lepsze, coraz to większe emocje do swojego życia przyciągać. Oczywiście te pozytywne, tak? Stricte pozytywne emocje. No i wyrocznia podpowiada, żeby być jak magnes, być magnetycznym, magnetyczną. I właśnie ty poprzez to bycie jak magnes przyciągasz to z wyższej półki, te wyższe wibracje. Sam podnosisz swoje wibracje. Dodatkowo, no co za tym idzie, przyciągasz też osoby, które wibrują wyżej, które są szczere, które chcą z tobą dobrze postępować i egzystować, tak? I też wysoce prawdopodobne, że jeżeli jesteś już w relacji, drogi bliźniaku, droga pani bliźniak, no to tutaj podnosisz zarówno swoje wibracje, jak i wibracje swojego partnera. Jakby partner, partnerka za tobą ciągnie i też podnosi swoje wibracje. Taki przekaz dla was, drogi bliźniaki, jeżeli chodzi o nowy rok numerologiczny i odkrycia w emocjach miłości. Ciekawy okres, ciekawy etap. Życzę wam przede wszystkim tego, żeby to, o czym ja tutaj powiedziałem, no było po prostu spełnione, było trafione i żebyście miały satysfakcję z tego, tak? Wszystkiego, co najlepsze, drogie bliźniaki. Życzę powodzenia i spełnienia, a ja zapraszam na następne czytania. Dziękuję, do usłyszenia. Hej. Dobrze, a ja witam serdecznie, zapraszam wszystkie raki, cześć raki, na czytanie ogólnym pod tytułem Co odkryję w miłości, w emocjach w nowym roku numerologicznym. Taki bonus, ponieważ czytania stricte na nowy rok numerologiczny nie było, więc chociaż zajrzymy sobie w te emocje, on już się zaczął, więc już to możecie odczuwać. Jeżeli chcecie czytanie indywidualne, odsyłam do opisu, do sekcji komentarzy, tam jest namiar na mnie, a ja już zapraszam, co tam dla raków. Co te raki odkrywają? Przede wszystkim to jest umiejętność powiedzenia nie. Umiejętność powiedzenia nie kiedy. W momentach, kiedy coś tobie nie sprawia satysfakcji, nie sprawia przyjemności, ktoś ciebie nie zadowala emocjonalnie, tak jak powinien. Właśnie, jeżeli ty sobie powiesz, drogi raku, droga pani rak, jak mówić nie, no to z automatu zbierasz żniwa emocjonalne, miłosne, czyli po prostu też jakby bardziej akceptujesz siebie, bardziej kochasz siebie, a co za tym idzie, podnosisz swoje wibracje i możesz przyciągnąć osoby, które właśnie chcą tej prawdziwej, szczerej miłości, bo to jest czytanie zarówno dla singli, jak i dla tych, którzy już są w jakiejś relacji. Pustelnik mówi tutaj o tym, że bardzo duży spokój jest w tobie i ty też odkrywasz takie
pokłady tego spokoju, że co by się nie działo, czy w dobrą, czy w nie do końca dobrą stronę to wszystko pójdzie, to rak ma ten spokój i wie, że wszystko jest dobrze, wszystko jest w swoim czasie i wszystko jakby odgórnie zostało zaplanowane, w związku z czym rak sobie uświadamia, że nic złego mi nie grozi w tych emocjach, tak? Właśnie, znowu as, przepraszam, znowu miecze, tym razem as, który też informuje o tym, że bardzo mocno, grubą kreską będzie rak w stanie oddzielić się od tego, co faktycznie nie służy. I to się powtarza tutaj w tym czytaniu, tak? Zaczęliśmy od króla mieczy, tutaj mamy asa mieczy, który bardzo mocno o tym mówi. Następną kartą są właśnie znowu miecze i tutaj ja to tak interpretuję i analizuję, że to jest takie wyjście trochę z takiej strefy cienia, z takiej strefy, gdzie po prostu jest ciemno, gdzie nie ma światła, gdzie nie dochodzi miłość, gdzie nie ma tych pozytywnych wibracji, tych ciepłych, fajnych bodźców emocjonalnych, które przynoszą radość i ukojenie. To jest właśnie wyjście z takiego etapu. Być może jesteś jeszcze w takim etapie, tkwisz w czymś takim, gdzie nie widzisz takiego samozadowolenia w tych emocjach i to już się dla Ciebie kończy. Podpowiedź odwyrocznie jest taka, bo dzisiaj mamy tarota plus wyrocznie, żeby objąć prowadzenie, czyli po prostu wziąć sprawy w swoje ręce, obojętnie czy masz kogoś, czy też nie. Nie czekać na to, co zrobi ta druga połówka, tylko poprowadzić przede wszystkim swoje emocje i swoje życie w odpowiedni sposób. I Wy to właśnie będziecie odkrywać, jak to w tych emocjach, w tej miłości robić, żeby po prostu spełnić się, żeby poczuć zadowolenie, żeby poczuć satysfakcję, żeby poczuć samorealizację i przede wszystkim, żeby też ta druga połowa, jeżeli jest, dała Tobie szczęście, dała Tobie miłość. To jest tak bardzo mocno ładnie powiedziane i nakreślone w tym czytaniu. I aż tutaj mi się też wibracje podniosły, bo widzę, że rak po prostu coś zaczyna rozumieć. Zaczyna rozumieć, jak osiągnąć spokój w emocjach. Zaczyna rozumieć to, że jeżeli ktoś w emocjach nie sprzyja, to trzeba się tego pozbyć, tej osoby albo tej sytuacji. No i po prostu objąć prowadzenie, czyli wziąć sprawy w swoje ręce. No bo któż, jak nie ty, to życie odpowiednio poprowadzi, tak? I te emocje poprowadzi odpowiednio, no nikt. W związku z czym skup się na tym, drogi raku, co jest. Skup się na tym po prostu, co jest. Mam nadzieję, że tutaj jakoś dziwnie światło nie pada. Mamy dzisiaj takie warunki, a nie inne, więc troszkę inaczej muszę pomagrywać. Także proszę, drogi raki, skupić się na tym, co jest i po prostu objąć prowadzenie, wziąć sprawy w swoje ręce. Taki przekaz dla Was. Cudowny, piękny przekaz i życzę dużo zarazem miłości, jak i spokoju dla raków, bo jest możliwe właśnie to w najbliższym czasie, w tym najbliższym roku nowym numerologicznym, tak? W miłości, w emocjach. No dobrze, ja Was z tym zostawiam. Naturalnie życzę samych sukcesów i samego powodzenia. Byłoby pięknie, gdyby tak było. No i tego życzę, niech tak będzie, bo to czytanie jest naprawdę pozytywne dla Was. Pozdrawiam, do usłyszenia. Dobrze, a ja witam serdecznie i zapraszam wszystkie lwy. Cześć, na czytanie ogólnym pod tytułem Co odkryję w miłości w nowym roku numerologicznym, drogie lwy. Zobaczymy, co dla Was. Jeżeli chcecie czytanie indywidualne, to odsyłam do opisu, do sekcji komentarzy, tam znajdziecie namiar na mnie. A ja już zapraszam, co tam dla Was w tej miłości, w emocjach w nowym roku numerologicznym, co odkrywacie. I uwaga, czytanie jest ogólne, czyli zarówno dla osób wolnych, jak i w jakiejś relacji. Co dla lwów. Wiecie co, mam taką uwagę, że najprawdopodobniej Wy odkrywacie, kto nie chce dla Was dobrze, kto nie chce dla Was szczerze, kto może Was ewentualnie zdradzić, kto może Was ewentualnie ograbić z emocji, kto może Wam zabrać siłę. Właśnie. A zabrać moc. A Wy chcecie tego spokoju. Wy chcecie tej stabilizacji. Wy chcecie satysfakcji, bo przede wszystkim wiecie i zdajecie sobie drogie lwy sprawy z tego, że jeżeli w emocjach macie odpowiednio poukładane, to na każdym innym poletku, na każdej innej energii możecie zdziałać i osiągnąć naprawdę dużo. I też właśnie chcecie budowania szczęśliwej rodziny, szczęśliwego domu, więc tutaj przede wszystkim na tym się będziecie skupiali. Tutaj wysoce prawdopodobne, że drugi lew też może ewentualnie odkryć to, jak poprawnie komunikować się z domem rodzinnym, więc tutaj bardzo mocno skieruję wszystko do miejsca, gdzie po prostu się urodziłeś, urodziłaś, mieszkasz. Może też do teraz i właśnie tutaj nastąpi też odpowiednia komunikacja. Będziecie odkrywać, jak to robić. Właśnie, będziecie odkrywać, jak to robić i będziecie to praktykować, bo mag już wie, jak to robić. Tak? On już wie, jak tymi wszystkimi czterema żywiołami zarządzać
i właśnie tymi żywiołami odpowiednio zarządza. Więc lwy jakby po królewsku właśnie w swoim stylu będą się odpowiednio przede wszystkim komunikowały zarówno ze samym sobą, z samą sobą, jak i z bliskimi osobami wam, tak? Bliskimi waszemu sercu. To też może być coś takiego, że na przykład wy sobie zabierałyście jak do tej pory energię i teraz jakby rozumiecie, jak robić w ten sposób, żeby tej energii sobie po prostu nie odbierać najzwyczajniej w świecie, tak? Żeby to wszystko funkcjonowało poprawnie. No i właśnie, i przychodzi taka radość, taki spokój, jakieś miłe chwile z partnerem, z partnerką, być może z samym sobą, z samą sobą, czemu nie, jak najbardziej, takie po prostu lepsze rozumowanie tego, że wyeliminujecie coś i zrozumiecie, odkryjecie, jak to wyeliminować, tego kogoś albo to coś w waszym życiu, co po prostu nie służy, co bardzo mocno zabiera emocje, zabiera energię. I zobaczymy, co odwyrocznie, a wyrocznie podpowiada be authentic, czyli po prostu bądź autentyczna, a bądź autentyczny, obojętnie, bez względu na to, co się dzieje, no to po prostu zachowaj autentyczność i też będziesz to odkrywać, będziesz to odkrywała, jak właśnie być autentycznym. Więc jakby, jeżeli ta karta się pokazała, to mimo wszystko bardziej kieruję tutaj uwagę ku temu, że ta siódemka mieczy to się ma stricte do was, że wy właśnie odkryjecie, jak wyeliminować, bo to już mi się w taki ładny obraz tutaj wszystko maluje. I wy jakby odkrywacie, drogie wy, w jaki sposób pozbyć się czegoś, co wam zabiera energię. I jakby wy, jak do tej pory, troszkę same sobie szkodziliście i ta cecha zostanie właśnie wyeliminowana. Czyli to będzie coś, co nie sprzyjało, coś, co zabierało energię i teraz rak to rozumie, rak to eliminuje. Przepraszam, lew. Tak, lew to rozumie i lew to eliminuje. Także też bardzo fajnie i pamiętajcie o tym, co tutaj mówi ta wyrocznia. Bądźcie autentyczni bez względu na to, jak w emocjach, jak w miłości jest w waszym życiu. To jest tak bardzo ważne, żeby ta autentyczność tutaj zachować, bo ona pomoże jakby rozświetlić wam drogę, pokazać wam obraz, pokazać wam drogę, w którą pójdziecie i będzie naprawdę o wiele lżej w tych emocjach. Także drogie wy, proszę dać w komentarzach tutaj znać, czy przyjmujecie, czy to właśnie odczuwacie, czy być może już się to zadziewa. Wszystkiego co najlepsze w tym nowym roku numerologicznym w miłości, no i przede wszystkim dużo miłości, zarówno do siebie, jak i do swoich bliskich i od swoich bliskich, bo to też jest tak bardzo ważne. Dziękuję wam bardzo serdecznie i do zobaczenia na następnych czytaniach. Hej! Dobrze, a ja witam serdecznie i zapraszam wszystkie panny. Cześć, witam panny na czytanie ogólnym pod tytułem co odkryję, co zrozumie w miłości, w emocjach w nowym roku numerologicznym, który już się zaczął. Drogie panny, jeżeli chcecie czytanie indywidualne, no to naturalnie odsyłam do opisu, do sekcji komentarzy, tam namiar na mnie. A ja już zaczynam czytanie, co właśnie panna odkrywa w nowym roku numerologicznym w emocjach miłości. Zapraszam, tarot plus wyrocznie. Dobrze. Panny sobie pomagają. Albo ktoś wam ewentualnie też może pomóc, ale to jest taka pomoc właśnie na tle emocjonalnym, która jakby wiecie co, coś takiego zupełnie nowego. Ktoś wam jeszcze w ten sposób nie pomógł, albo wy sobie w ten sposób sami nie pomogliście i właśnie też odkrywacie jak sobie, nawet już nie patrzyłbym na kogoś, nie patrzyłbym na osobę trzecie, stricte na siebie. Rozumiecie, jak sobie pomóc w tych emocjach, jak poprowadzić odpowiednio te emocje, jak za bardzo być może się nie stresować, nie przejmować, bo ja mam czasami takie wrażenie, że waga oczywiście pomimo tego, że jest bardzo pozytywnym znakiem zodiaku, który też lubię i pozdrawiam Koziorożec, to momentami ma takie jakby nadmierne przejmowanie się czymś, nadmierną ekscytację, nadmierne nerwy. Oczywiście ja nie chcę wrzucać w ogół, bo mam w swojej najbliższej rodzinie panny i to tak właśnie też troszkę po nich teorię tutaj wysnułem. Oczywiście nie musi się to zgadzać, ale jakby jeżeli coś takiego występuje, to wy sobie przede wszystkim odkryjecie, jak w tych emocjach sobie samemu pomagać, sobie sami pomagać. I aha, jeszcze jedna ważna rzecz, to jest czytanie ogólne, przepraszam, zarówno dla singli, jak i dla osób zajętych, więc wy tutaj... I dlatego też mówiłem o tym, że nie patrzy na osoby trzecie, to wy jakby sobie sami pomagacie.
I to jest taka właśnie nowa energia, taka rześka energia. I w taki sposób jeszcze sobie nie pomagałaś, nie pomagałeś. Tak? Co jeszcze? Do paniem. No właśnie. Pokonywanie jakichś przeszkód w emocjach. Pokonywanie, stawianie na swoim, udowadnianie, że to ty masz rację i to w tym momencie dosłownie trzeba to udowodnić. Bo być może ktoś tego nie widzi, partner, partnerka. Jeżeli jesteś sam, sama, no to z kolei może masz kogoś na horyzoncie, a ten ktoś nie jest do końca przekonany i ty też właśnie jesteś w stanie teraz udowodnić, że jesteś warta miłości, ale właśnie też poprzez to, że pomogłaś samej sobie, pomogłeś sam sobie, zrozumiałeś lepiej siebie, pokochałaś, tak? Właśnie. I to jest też trójka pentakli, to podkreśla, to jest mocna praca nad sobą. Mocna praca nad samym sobą, nad swoimi emocjami. Jakby panna sobie uzmysławia, że tutaj wysoce prawdopodobne, że większy spokój w życiu jest potrzebny. No i właśnie panna robi wszystko i pracuje nad tymi emocjami w ten sposób, żeby ten spokój osiągnąć, tak? Bo być może to jest właśnie wam, drogie panny, na chwilę obecną potrzebne. Osiągnięcie tego spokoju w tych emocjach. Nie chaos, nie nieporządek, tylko opanowanie tego wszystkiego, tak? W tym nowym roku numerologicznym i podpowiedź odwyrocznie pięknie się wylosowało. Slow down, czyli zwolnij, czyli wrzuć na luz, czyli przeanalizuj swoje emocje, przeanalizuj, czy to, jakie obecnie emocje generujesz, z tobą współgrają, są dla ciebie korzystne, czy może nie do końca. Także tutaj też się kłania medytacja. Medytacja, modlitwa, jak zwał, tak zwał, różni się tylko nazewnictwem, także tutaj też to polecam. Bo czasami właśnie faktycznie możecie odczuwać, że jest czegoś za dużo, więc karta wyrocznie podpowiada zwolnij. Oceń to i właśnie być może tym zwolnieniem też sobie pomożecie, tak? Będzie zwolnienie, ale będzie to takie zwolnienie, które właśnie generuje pomoc dla samego siebie, dla samej siebie. I to jest tak bardzo mocno tutaj nadkreślone, że to jest przede wszystkim praca ze sobą i swoimi emocjami. Nie osób trzecich, nie drugich połówek, tylko po prostu stricte jakby skupiam się na sobie, pracuję dla siebie, ze sobą, no i właśnie osiągam różnego rodzaju profity z tego tytułu, tak? Drogie wagi. Drogie panny, przepraszam najmocniej. Wagi to za chwilę. Drogie panny. Także tutaj przede wszystkim pamiętajcie o tym, żeby zwolnić. Żeby trochę poanalizować więcej. Żeby tak się z niczym nie spieszyć, bo tak naprawdę nie będzie potrzeby. Słuchajcie, jeżeli ktoś się ma znaleźć, bo jeżeli jeszcze nie czujesz tej prawdziwej miłości, to ta osoba się znajdzie, tylko najpierw ty zajmij się sobą. I właśnie to jest panna to rozumie. Zwalnia, nie zważa na to, co mówią inni, co czują inni, robi swoje z konsekwencją. Życzę wam, drogie panny, dużo miłości, dużo dobrobytu wszelkiego, no i przede wszystkim tego, żeby tutaj pracować nad sobą, bo to jest kluczowe, żeby poprzez podnoszenie swoich wibracji przyciągać też te odpowiednie osoby do swojego życia. Jeszcze raz pozdrawiam, drogie panny. Przepraszam za te pomyłki z wagami. Wszystkiego dobrego, co życzę panienki. Wszystkiego dobrego życzę panienki, panowie. No i do usłyszenia na następnych czytaniach. Pozdrawiam. Hej. Dzięki. Dobrze. No właśnie, witam i zapraszam. O wilku mowa wagi. Przed chwilą przy pannach pomyliłem z wagami, więc są mi wagi. Witam serdecznie wszystkie wagi na czytaniu, na emocje, na miłość w nowym roku numerologicznym, czyli co odkrywasz w tym czasie. Dzisiaj mamy kartę emocji, więc zapraszam. A jeżeli chcecie czytanie indywidualne, to odsyłam do opisu, do sekcji komentarzy, tam jest namiar na mnie. A ja już zapraszam wszystkie wagi. Co tam te wagi odkrywają w tym nowym roku numerologicznym? Jakie zmiany dla was zachodzą w miłości? Ale przede wszystkim skupiamy się na tym, co odkrywasz, czyli co zrozumiesz. Jak żyć ze sobą samym i zarówno ze sobą samym, jak i z najbliższymi, z osobami, które kochasz w dobrobycie. Właśnie. Tutaj słuchajcie, też wysoce prawdopodobne, że druga połowa będzie bardzo chciała wam pokazać, że jej zależy. I wy też dlatego czujecie taką harmonię, też dlatego ta dziesiątka pentakli się pokazała obok jest rycerz pucharów, który po prostu niesie miłość, który niesie puchar wypełniony miłością. I wysoce prawdopodobne, że tę miłość do tej osoby odkryjecie. Tylko teraz uwaga, bo może występować na przykład sytuacja, gdzie ktoś pokaże wam, że zależy, ale na przykład jesteście po przejściach i wy tak sobie jakby wagi to interpretujecie i analizujecie w ten sposób, że nie, hola, hola.
Teraz to już troszkę może być za późno, teraz to ja troszkę chcę wybrać inną drogę, żeby czegoś takiego nie było, bo warto wybaczać, warto iść w dialog, jeżeli w końcu ta osoba zrozumiała, że tutaj musi być dialog, to warto tego wysłuchać. Jeżeli faktycznie ta osoba chce się zmienić i poprawia się, no to tutaj byłoby warto z tą osobą się komunikować, bo wy możecie mieć już takie troszkę myśli na zasadzie, no właśnie, czy już tego nie zakończyć. Więc wiecie co? Odkrywacie jakby w drugą połówkę, tutaj wy stricte odkrywacie drugą połowę, tak? Druga połowa wam się pokazuje, pokazuje wam swoje prawdziwe oblicze. Być może właśnie te oblicze pozytywne i na przykład ktoś tutaj mi powie w komentarzach, a las, te co ty tutaj wygadujesz, przecież ten chłop już się nie zmieni, tak? A może faktycznie być tak, że ten chłop się zmieni i pomimo tego, że ty już nie masz energii, troszkę jesteś wyczerpany, no to ta druga połowa faktycznie przechodzi jakąś zmianę, przechodzi jakiś proces. Ciekawe. Trzeba umieć popełniać błędy i trzeba też dawać innym ludziom szansę na to, żeby te błędy popełniać i żeby potem ci ludzie mogli się naprawiać z tych błędów. Tak? I następnym wyrokiem jeszcze podpowiedź jest slow down, czyli zwolnij. Czyli tutaj przede wszystkim ja bym stawiał na to, żeby dokonać konkretnej analizy tego, czy ty, jeżeli jesteś w obecnym związku, w obecnej jakiejś relacji, czy to jest dobra relacja dla ciebie. Tak? I teraz właśnie sobie zadaj pytanie, czy ta osoba popełniła błąd, który jest jakby nieodwracalny i nie do wytłumaczenia, nie do zrozumienia i nie do przebaczenia. Czy też właśnie może to jest coś takiego, co jeszcze można wybaczyć, co jeszcze można zrozumieć i jeszcze można tę miłość odbudować. Natomiast dla osób, które tutaj są same, no to z kolei może było tak, że zaczęłyście się z kimś spotykać, było coś nie tak, więc tutaj też można ewentualnie wrócić do tego i to przeanalizować. Jeżeli nikogo nie było na drodze, no to jakby dla was to jest z kolei podpowiedź, żeby się za bardzo nie spieszyć, bo was może ciągnąć do takich, do chęci bycia z kimś, do chęci kochania, tak? Nie róbcie tego, bo ta karta, ten make mistake, to może za bardzo pójść i za bardzo was jakby pchnąć w tę przepaść, tak? Dlatego byśmy tutaj nie chcieli, to nie jest pożądane. Więc jakby dla osób samotnych to przede wszystkim taka uwaga, żeby nic na siłę nie robić. Drogie wagi, słuchajcie, ku podsumowaniu, wy macie naprawdę bardzo fajne to czytanie. Bardzo ciekawe. Myślę, że tutaj naprawdę dużo, dużo może się wydarzyć dla was. Ale wiecie co, no tutaj jest, w tym przypadku jest 50 na 50. Możecie mieć w 50% dziesiątkę pentakli, być szczęśliwą, stworzyć na nowo związek albo odbudować relację, albo definitywnie ją zakończyć i mieć tę dziesiątkę mieczy, czyli po prostu ja już nie mam siły, ja już tego nie chcę, już to kończę. Decyzja oczywiście naturalnie będzie należała do was, jak i do tej drugiej połówki, ale z tego co widzę, ta druga połówka tutaj chce się zaangażować, chce coś wyjaśnić, chce przeprosić. Co zrobicie z tym? Wola twoja, wola wasza. Wszystkiego co najlepsze, drogie wagi, no i naturalnie życzę miłości i dużo satysfakcji. Pozdrawiam, do następnych czytań. Do usłyszenia. Hej. Dobrze. Kogo my tu mamy następnego? No mamy skorpiony. Witam serdecznie wszystkie skorpiony na czytaniu ogólnym pod tytułem co zrozumiem, co odkryję w miłości w nowym roku numerologicznym. Więc tak jak nie było stricte czytania na nowy rok numerologiczny, tak mamy tutaj, chociaż pod kątem emocjonalnym, gdzie to jest tak bardzo ważne, tak? Uwaga, czytanie ogólne, więc zarówno dla singli, jak i dla osób, które są już w jakichś relacjach. Jeżeli chcecie czytanie indywidualne, to zapraszam do sekcji komentarzy, do opisu, tam znajdziecie namiar na mnie, a ja już zaczynam. Co skorpiony odkrywają w emocjach w nowym roku numerologicznym, co rozumieją, co zrozumieją. Czas końców, jeżeli chcesz nowy początek, to czas końca jest wymagany. To po prostu wszystkie znaki na niebie i ziemi będą pchały ciebie ku temu, że jeżeli chcesz czegoś nowego i teraz obojętnie, czy jesteś sam, czy sama, to coś jeszcze starego trzeba tutaj domknąć, tak? Właśnie. I wtedy może wyjść słońce, wtedy może być pełna satysfakcja, wtedy możesz też poczuć taką beztroskę, o czym mówi karta słońca. To jest czasami takie zgubne, bo jeżeli mamy się doszukiwać jakichkolwiek minusów w tej karcie, to możemy być na przykład jak te dzieci, które na przykład nie widzą konsekwencji z pewnych poczynań i możemy się poczuć zbyt lekko, więc jakby na to skorpiony też proszę uważać. Ale ogólnie wasza postawa tutaj z tej takiej lekkiej, dziecięcej
przeradza się też w taką pewną, więc wy jakby wiecie, czego chcecie w tych uczuciach, wiecie, czego chcecie w tych emocjach i obojętnie, czy jest ktoś z kimś, czy sam, to po prostu ma taką pewną postawę, która prowadzi go właśnie do tego, żeby spełnić się emocjonalnie, tak? Właśnie, są dostateczne, super karty dla was. Ostatnio w ogóle dla skorpionów mi wypadają fajnie, więc mam nadzieję, że będzie to prawda tutaj, to co ja wam mówię i przekazuję, i oby tak było do jak największego grona skorpionów. No i mamy na samym końcu trójkę buław, jeszcze to zaraz zakończymy wyrocznią jako podsumowanie całego czytania, ale ogólnie obraz mi się ubiera w coś takiego, że przed wami są nowe możliwości, przed wami są nowe horyzonty. I tutaj, jeżeli chodzi o kwestie emocjonalne, no to słuchajcie, nie czytamy stricte na drugą połówkę, tak? Mogą to być też nowe możliwości, na przykład w pracy, czy też stricte nowa praca, która jakby bardzo emocjonalnie będziecie z nią związane. Tutaj mogą być różne rzeczy na każdej płaszczyźnie, tak? Na każdej płaszczyźnie związanej właśnie z emocjami. Zobaczymy sobie, jak podsumowuje to dla skorpionów wyrocznia, co tam też ciekawego może się pokazać. Jest karta numer 44, Master the Dance, czyli po prostu poprowadź swoje życie tak, żeby było jak jeden wielki mistrzowski taniec i po prostu też pod spodem mamy take the lead, czyli obejmij prowadzenie, ale to jest jako taka dodatkowa podpowiedź, bo pierwsza karta to jest właśnie ten master the dance, czyli to jest mistrzowski taniec emocjonalny. U was jest pełna stabilizacja, u was jest odrodzenie w emocjach i u was jest przede wszystkim, wy zrozumiecie, czego wy chcecie, co jest wam do pełni szczęścia potrzebne, drogie skorpiony. To jest tak bardzo istotne, bo czasami jesteśmy w takim momencie, że niby wiemy, ale nie jest to dla nas tak do końca, tak? Więc jakby w najbliższym roku numerologicznym, w tym nowym roku numerologicznym, który już się zaczął, skorpion ma szansę zrozumieć i ma szansę odkryć, co jest dla niego w emocjach miłości ważne. Ale uwaga, jeszcze raz to podkreślam, ja daję tylko jakiś taki ogólny zarys i jakby największe prawdopodobieństwo tego, co się może pojawić. Ale naturalnie jest to drogowskaz i tylko i wyłącznie od ciebie, drogi skorpionie, droga pani skorpion, będzie zależało, czy ty pójdziesz tą drogą, czy w ogóle tego nie posłuchasz i wybierzesz zupełnie coś innego. Szkoda byłoby wybrać coś innego, bo tutaj układ jest naprawdę bardzo korzystny i ten układ mówi nam o tym, że tutaj do ciebie idzie po prostu miłość. Tylko pytanie, czy ty ją przyjmiesz. Ja życzę tego, żeby naturalnie skorpion tę miłość przyjął. Zostawiam wam już was już, drogie skorpiony, drogie pani skorpion, z tym czytaniem. Zapraszam na następne, zapraszam na kolejne. No i cóż, spełniajcie się. Życzę dużo miłości. Do usłyszenia. Hej. Dobrze, a ja witam serdecznie i zapraszam wszystkie strzelce. Czołem strzelce na czytanie ogólnym, emocjonalnym, czyli co zrozumiem w nowym roku numerologicznym w miłościach, w emocji. Strzelce, jeżeli chcecie czytanie indywidualne, to naturalnie odsyłam do opisu, tam znajdziecie namiar na mnie, także do sekcji komentarzy. A ja tutaj sobie zaczynam i zobaczymy, co dla tych strzelców. Do tego jakże ciekawego znaku zodiaku w tych emocjach, w tej miłości. Uwaga, to jest czytanie zarówno dla osób zajętych, jak i dla osób wolnych. Sprawdzamy, co rozumiecie, co odkrywacie w nowym roku numerologicznym w emocjach. Płodność, płodność, jeszcze raz płodność. Ja tutaj nie mówię o żadnej ciąży, bo to jakby nie jest zrozumienie ani odkrycie, tak? Ciąża. Tylko po prostu chodzi mi o to, że jakby płodność w emocjach, czyli wy będziecie chciały podnosić swoje wibracje. Tak? Jakby transformować energię ku dobremu, ku pozytywnemu. Właśnie, druga karta. As pucharów. Pięknie. Czyli po prostu odkrywacie miłość. To jest też możliwość odkrycia miłości. Tak? Czy to w obecnym partnerze, partnerce, czy to w kimś nowym, kto się będzie zupełnie w waszym życiu pojawiał. I tutaj jakby strzelec wie, już jest doświadczony, życie już go na tyle, już ciebie na tyle doświadczyło, że ty wiesz, co jest złe, a co jest dobre, jak z tej świątyni Salomona tutaj, tak? W karcie, w symbolice karty arcykapłanki. Miałem zrobić ten odcinek o symbolice w tarocie, ale coś tak się nie mogę za to zabrać. Ale na pewno się pojawi, to jest w planach. I jakby tutaj wracając do tematu, strzelec właśnie to odkrywa. To jest dosłownie odkrywanie miłości. Zarówno tej wewnętrznej, bo jeżeli wy podnosicie wibracje poprzez arcykapłankę, to też emanujecie miłością, a jeżeli wy emanujecie miłością poprzez podniesione wibracje, no to wysoce prawdopodobne, że miłość znajdziecie i przyciągniecie do swojego życia, tak? No inaczej być nie może. Wow, co tutaj jest? To jest chyba jeden z lepszych układów. Ktoś mi tam ostatnio napisał, że to jest niemożliwe, że same pozytywne karty.
wykapani, a jak mi coś takiego wyleci, to co ja mam innego zrobić? Jak z kolei było coś negatywnie, to mi ktoś mówił, że a tutaj to jest zawsze negatywnie. No nie wiem, ciężko jest ludziom dogodzić, ale dobrze, postaram się to zrozumieć. W każdym razie nie ma tu żadnych ustawek. Drogie strzelce, radość, beztroska, miłość, to jest wszystko to, co do Was idzie w nowym roku numerologicznym. Wy to odkrywacie. I bardzo ważne, żeby nie marudzić, żeby zauważać to, co przyjdzie. To jest taka przestroga, bo naprawdę może być bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. I Wy aż czasami tak strzelce będą sobie mówiły, że coś tu jest nie tak. Coś tu jest nie tak, za dużo dobrego. Żadnych takich myśli. Wyrzucajcie to z głowy. W trybie natychmiastowym, tak? W trybie natychmiastowym proszę wyrzucić coś takiego z głowy. Uwaga, karta po prostu, która mówi, wyrocznia, która mówi, żeby wczuć się w energię, wczuć się w to, co idzie, dopasować się do tego, płynąć, tak? Płynąć po prostu z tym, co przychodzi. I uwaga, jeszcze pod spodem jest kolaboracja, więc to jest faktycznie miłość. Nie, to nie jest żaden trójkąt miłosny, to jest po prostu czysta miłość, czyli Wy będziecie kolaborować z kimś na poziomie emocjonalnym bardzo wysoko. To jest bardzo duże podnoszenie swoich wibracji, drogie strzelce. Tak? Wykorzystajcie to. Macie możliwość na to, żeby faktycznie to swoje życie zmienić na lepsze, żeby podnieść swoje wibracje. Albo wysoce prawdopodobne, bo ten nowy rok numerologiczny już trwa, że już strzelec może zacząć coś takiego odczuwać. I teraz uwaga. To jest podpowiedź. To jest jakiś taki ogólny zarys, jak będzie, naturalnie zależy od Ciebie. Dajcie znać w komentarzach, czy pasuje. Mi na pewno by pasowało. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, drogie strzelce, życzę naturalnie dużo miłości. No i do usłyszenia na następnych czytaniach. Dziękuję. Hej. Pozdrawiam. Dobrze, a ja witam serdecznie i zapraszam wszystkich koziorożce. Witam mój znak zodiaku na czytaniu ogólnym pod tytułem Co odkryję w nowym roku numerologicznym w miłości, w emocjach? Co zrozumiem w nowym roku numerologicznym w miłości, w emocjach? Dzisiaj mamy karty tarota plus karty wyrocznie. Jeżeli chcecie sobie koziołki zamówić czytanie indywidualne, zapraszam do opisu, do sekcji komentarzy, tam namiar na mnie. A ja już sprawdzam za pomocą tarota i wyroczni, co dla Was nowego, odkrywczego w tym roku. Zarówno dla singli, jak i dla osób zajętych, także czytanie ogólne. Chcecie stabilizacji w emocjach? Macie szansę ją zdobyć. Chcecie prawdziwą miłość? Macie szansę ją uzyskać. Chcecie podnieść swoje wibracje? Jest to teraz możliwe. Wszystko się zaczyna od nas, czyli to, jakie osoby przyciągamy do swojego życia, to też zależy od tego, jakimi my osobami jesteśmy. Właśnie, drugi król, więc taka stanowczość, taka pewność, takie też zbudowanie swoich emocji. Znaczy, jakby koziorożec generalnie, to już mi się nawet nie wydaje, bo widzę po sobie, że nie dosyć, że to jest silny psychicznie znak i nie żebym jakoś tu się chciał wychwalać i wywyższać, ale faktycznie ta psychika jest tutaj silna, te emocje są silne. Nie damy sobą jakby pomiatać, koziorożec nie da sobą pomiatać, koziorożec staje się bardziej stanowczy i koziorożec jakby tutaj odkrywa, że on potrafi jasno określać swoje emocje i swoje myśli. I też jakby drugiej połowie to komunikuje, obojętnie czy z kimś jesteś czy nie, jeżeli ktoś się będzie pojawiał, bo jeszcze z nikim nie jesteś, no to też tutaj będzie jasna i twarda komunikacja z Waszej strony, tak? Co jeszcze, co dalej, co więcej? Transformowanie energii, zmiany, jeszcze raz zmiany. Wysoce prawdopodobne, że Wy na przykład możecie odkryć miłość ewentualnie swojego życia troszkę dalej niż miejsce swojego zamieszkania, tak? Możecie ewentualnie chcieć gdzieś tam uciec troszkę do tej osoby, no to z czymś takim to ja bym proponował uważać, bo tutaj trzeba beczkę soli zjeść czasami, żeby gdzieś posunąć się na taki krok, żeby potem nie było rozczarowań, ale generalnie to mi się tutaj bardziej kojarzy z tym, że koziorożec transformuje swoją energię, idzie w zmiany, idzie w większą stanowczość, tak? Właśnie, jeżeli jest rycerz pentakli w finansach, no to z kolei mamy do czynienia z tym, że nie w finansach, tylko w emocjach, przepraszam, to z kolei mamy do czynienia z tym, że my się chcemy lepiej rozwijać, my chcemy bardziej nad sobą pracować, co za tym idzie, nad swoimi emocjami, podnosić te wibracje, o czym już wcześniej mówiłem, żeby pozbyć się czegoś takiego, czyli dziesiątki buław, czyli takiej niepewności, czyli nadmiernego myślenia, nadmiernych emocji i po prostu niepowodzeń w kwestii miłosnej, w kwestii emocjonalnej. Tego może się wyzbyć koziorożec. Może już też był troszkę doświadczony przez życie, że ktoś zabierał te emocje, zabierał te uczucia, przychodził, odchodził. No to teraz już macie te doświadczenie życiowe, macie większą pewność, większą stabilizację, a każdą zmianę, czyli na przykład taki nowy rok numerologiczny, możecie traktować jako nową szansę. Zobaczymy, co
jeszcze tutaj wyrocznie dopowie, było to przy pannie, występuje też przy koziołku, slow down i koziorożec tak naprawdę tym zwolnieniem przerodzi się w dwie pierwsze karty, czyli rycerza pucharów i rycerza buław, czyli spokój w emocjach i taką stanowczość i tak naprawdę pozwoli sobie na zwolnienie, pozwoli sobie też na to, żeby tak nie pędzić, żeby też nie chcieć szukać kogoś za wszelką cenę. Będzie troszkę więcej analizował, będzie wiedział, że jeżeli nie z tą osobą, to z inną. I to jest bardzo piękny przekaz, bo czasami jest tak, nie wiem jak to u Was występuje, ale czasami jest tak, że po prostu się za bardzo gdzieś spieszymy, kogoś poznamy, już sobie budujemy z nim jakieś życie, a potem dopiero wychodzi jaka to jest osoba. Więc jakby koziorożec też ma tego świadomość, że tutaj nie należy się spieszyć i właśnie odkrywa to, jak być bardziej stanowczym w życiu, w emocjach i właśnie ta stanowczość zaprowadzi Was do czegoś, co jest fajne. Jeszcze taka podpowiedź, celebrujcie każdą chwilę, bo to też jest bardzo istotne w Waszym procesie, w Waszym rozwoju emocjonalnym, a ten rozwój tutaj naprawdę za pomocą tych dwóch króli początkowych w układzie no może dużo przynieść, może dużo wnieść i może Was dać Wam takiego emocjonalnego kopa. Po prostu Wy będziecie wiedziały koziorożce, co w życiu robić i jak. Dziękuję z tego miejsca. Życzę Wam naturalnie wszystkiego co najlepsze. No i przede wszystkim dużo miłości. Do usłyszenia na następnych czytaniach. Pozdrawiam. Hej. Dobrze, a ja witam serdecznie, zapraszam wszystkie wodniki. Cześć wodniki na czytaniu ogólnym pod tytułem co odkryję w miłości, w emocjach w nowym roku numerologicznym, który już się zaczął. Dzisiaj mamy karty tarotu wyrocznie. Ja tylko zaznaczę, że jeżeli chcecie czytanie indywidualne, odsyłam do opisu bądź do sekcji komentarzy, tam namiar na mnie w takim celu. A ja już zapraszam wszystkie wodniki. No i zobaczymy, co Wy tam zrozumiecie, co Wy odkryjecie w tej miłości, w tych emocjach w tym nowym roku numerologicznym, który już się zaczął. Wiecie co, taka może być momentami energia, może nawet występować, że trochę jest ospale. Troszkę jakby chcecie się podnieść, tak? Właśnie, chcecie się podnieść ku dobrym emocjom. Czyli znowu podnoszenie wibracji się kłania. Takie wyjście z cienia, takie wyjście, nie wiem, być może na przykład jesteście po rozstaniu, być może jeszcze czegoś wodnik nie przetrawił. To wodnik ma szansę to zrozumieć i ma szansę już po tym, po prostu o tym definitywnie zapomnieć, żeby też podnieść swoje wibracje i będziecie nad tym pracować też. Że po prostu zapominacie o przeszłości. To już było, minęło, nie wróci. Miej na uwadze to, drogi wodniku, że teraz tylko i wyłącznie lepsze czasy przed tobą. Że te lepsze czasy chcą przyjść. Te lepsze czasy są przy tobie. Te lepsze czasy pokazują się. Tylko chwytaj to. Chwytaj ten moment, wykorzystuj każdą okazję. Właśnie, bo żeby nie pojawiła się to powtórka z rozrywki. Czyli takie narzekanie, takie marudzenie, taka trochę ciemnia, tak? Wodnik z tego ma szansę wyjść. Ma szansę właśnie te swoje emocje ustabilizować, dokładnie. Czyli ma się szansę odciąć od przyszłości. Piękna karta. Tak ku podsumowaniu, jeżeli chodzi o tarota, zaraz zobaczymy co w wyroczni, jako całe podsumowanie czytania, ale tarota pięknie zamknął nam as mieczy i mówi, że to jest koniec. To jest odcięcie się od tej destabilizacji w emocjach, odkrycie tego, jak zrobić to, żeby po prostu lepiej emocjonalnie się poczuć, żeby po prostu było więcej satysfakcji, więcej frajdy, a co za tym idzie, też więcej miłości, bo jeżeli jakby odetniesz się od przeszłości, zbudujesz się na nowo i będziesz chciała przyciągnąć tę miłość, taką prawdziwą, z prawdziwego zdarzenia, no to właśnie za pomocą tej pracy nad sobą, zapominaniu i świadomym wybaczaniu, taką miłość możesz osiągnąć. Zaufaj procesowi, wyrocznie, dosłownie. Nie poddawaj się i zaufaj. Albo jakby poddaj się nawet już, ale poddaj się w pozytywnym tego słowa znaczeniu, że odpuść, to ja bym to zastąpił tym słowem, to poddaj się tutaj może być różnie interpretowane, ale odpuść i zaufaj przede wszystkim, to jest taki przekaz wyroczni zawodników, żeby odpuścić to co było, zaufać temu co jest i nie myśleć o tym co będzie, bo nie wiemy co będzie. To jest jakieś takie ogólne prawdopodobieństwo, nikt nie zna prawdy, nikt nie wie jak będzie, poza samym stwórcą, tak? To nikt nie jest w stanie tobie powiedzieć w 100% jak będzie. Dlatego mówię, że to jest ogólny zarys, który może ciebie poprowadzić do tego, że popracujesz nad sobą, zapomnisz o przyszłości i po prostu zaczniesz żyć lepszym życiem. Tylko bardzo istotne jest w tym wszystkim to, żeby właśnie odpuścić, zaufać i zapomnieć o tym, co było. Bo to już nie wróci. To już było, to już minęło. Drogi wodniku, droga pani wodnik,
po prostu o tym zapomnij, bo szkoda czasu, szkoda emocji, szkoda też być może nawet i nerwów na to, żeby jakoś tutaj za bardzo zagłębiać się w to, co było. No i właśnie wodnik to odkrywa w tym nowym roku numerologicznym, jak te swoje wibracje podnieść, jak zacząć kochać samego siebie. No bo słuchajcie, nie można mówić o miłości do siebie, jeżeli non-stop rozpamiętujemy jakieś rzeczy z przeszłości, tak? Więc to sobie po prostu odpuśćcie, uda wam się to. Jesteście już bardzo blisko tego. Życzę naturalnie wszystkiego, co najlepsze wam wszystkim, drogie wodniki i wodniczki. No i do zobaczenia na następnych czytaniach. Pozdrawiam, do usłyszenia. Hej, dużo miłości życzę, naturalnie. Dzięki. No dobrze, a ja witam serdecznie i zapraszam o ostatni znak zodiaku, jak to u mnie, czyli ryby, na czytanie ogólnym pod tytułem Co odkryję w miłości, w emocjach w nowym roku numerologicznym? Słuchajcie, dzisiaj mamy tarota plus karty wyroczni. Jeżeli chcecie czytanie indywidualne, odsyłam do opisu, do sekcji komentarzy, tam znajdziecie namiar na mnie. A ja już zaczynam. Co ryby odkrywają, co przede wszystkim rozumieją w emocjach miłości w nowym roku numerologicznym, który już trwa? I co do rybek? Właśnie. Jak się spełnić? Jak poczuć satysfakcję w emocjach? Jak poczuć prawdziwą miłość? I to jest czytanie ogólne, czyli zarówno dla osób, które są w jakiejś relacji, jak i dla tych osób, które są same. Macie szansę na poznanie, zwłaszcza do tych osób samych, prawdziwej miłości, a do tych osób, które są już w relacji, pielęgnowaniu, budowaniu tych emocji, tej miłości, to już nie są jakieś fundamenty, to już jest krok dalej. To już idzie do was prawdziwa miłość. Też przy okazji mamy celebrację, tak? Właśnie celebrowanie tej miłości, celebrowanie tego wszystkiego z najbliższymi, czyli jakby odkrywacie przede wszystkim radość z życia, z dnia codziennego i też jak cieszyć się z tego, co macie. Jak cieszyć się z tych pozytywnych emocji, z tego, co was otacza. O, ale piękne karty. Ale piękne karty dla rybek. Dwójka pucharów, prawdziwa miłość, tak? Dla osób samotnych, no to tutaj wy spodziewajcie się przede wszystkim gdzieś na jakiejś, że tak powiem, imprezie, na jakiejś celebracji, że poznacie kogoś bardzo wartościowego, kto może z wami stworzyć miłość na całe życie. Dla tych, którzy już są, no to po prostu to jest pielęgnacja, to jest poczucie tego, że jestem we właściwym miejscu, jestem z właściwą osobą i we właściwym czasie. Co więcej, właśnie, samozachwyt poprzez to, no bo słuchajcie, jeżeli nam jest dobrze w życiu, jeżeli nam jest dobrze w emocjach, w miłości, obojętnie czy jesteś sam, sama, czy jesteś zajęty, zajęta, no to tak naprawdę można śmiało powiedzieć o tym, że czujesz zadowolenie, czujesz samozachwyt. Ostatnia karta z tarota i proszę bardzo, moja dzisiejsza karta dnia, a zarazem druga dziewiątka, tym razem pucharów, obok dziewiątki monet. To jest pełna satysfakcja. Słuchajcie, ja wam powiem tak, ja bardzo dobrze te karty przetasowałem, nie ma tutaj u mnie żadnych ustawek i ryby mają chyba jeden z najlepszych, jak i nie najlepszy układ dzisiaj. Więc wy przede wszystkim odkrywacie to, jak się cieszyć chwilą, cieszyć z tego, co już macie. I właśnie takie odkrycie, bo to też jest, słuchajcie, miłość, emocje, to się jedno z drugim wiąże, tak? I wy w tych emocjach drugiej rybki właśnie coś takiego odkrywacie, właśnie macie poczucie takiego spełnienia, takiej satysfakcji i wszystko wokół zaczyna się układać. I ryby odkrywają, jak to zrobić, żeby się faktycznie poukładało. I ostatnią kartą jest karta wyroczni, miał to skorpion, mają to ryby master dance, czyli po prostu prowadzicie swój mistrzowski taniec. Jeszcze mamy podpowiedź od drugiej strony wyroczni play, czyli po prostu graj, czyli ciesz się tym, co jest. Master the dance, czyli po prostu taki mistrzowski taniec. Mistrzowsko idę przez swoje życie. Mistrzowsko płynę przez swoje emocje. Co daje mi miłość, co daje mi harmonię, co daje mi zadowolenie i przede wszystkim też ten spokój w emocjach. Bo od tego spokoju w emocjach przychodzi wszystko, co najlepsze. No i cóż, drogie ryby, ja wam tego życzę. To jest naprawdę bardzo piękny układ dla was. Bardzo cudowne czytanie. Mam nadzieję, że trafione. Mam nadzieję, że spełnione. I tak jak podkreślam, ten nowy rok numerologiczny już trochę trwa. Więc u was to już może powoli być odczuwalne. Dajcie w komentarzach naturalnie znać, czy to czytanie jest trafione. A jeżeli nie, no to słuchajcie, jak sama nazwa wskazuje, nowy rok numerologiczny dopiero się zaczął. Więc jeszcze trochę czasu do tego, żeby to czytanie się spełniło. No ja mam nadzieję, że drogie rybki dla was to czytanie się spełni. Dziękuję wam pięknie. Życzę z tego miejsca wszystkiego, co najlepsze. No i przede wszystkim, skoro czytamy tutaj na miłość i emocje, to dla was, drogie ryby, właśnie tej miłości, tych pozytywnych emocji, bo tego może być naprawdę w tym nowym roku numerologicznym dla was bardzo, bardzo dużo. I tego życzę. Pozdrawiam. Wszystkiego, co najlepsze. Do usłyszenia. Hej.